Łukasz Kilubartów, Daniel Cieśla, witam Państwa i zapraszam do naszego programu. Dzisiaj tłoczno w studiu, nasz stały ekspert Krzysztof Skomra, witam trenerze. Witam, witam. No i nasz super gość dzisiaj, Marek Koch. Dzień dobry, panie trenerze. Witam. Porozmawiamy o lubartowskiej piłce, tak jak zawsze w naszym programie. Natomiast przepraszam gościu nasz, ale muszę najpierw się zapytać trenera Lisowa, jaki wynik w B-klasie? Hokejowy. 2-6. Dużo bramek, także w Lisowie zawsze pada dużo bramek i na tym zakończmy. Ja ci tylko powiem, bo pewnie wiesz, że my w dalszym ciągu bez porażki, czwarty remis na wyjeździe. Tak, i słyszałem, że Kuba strzelił w słupek, tak? Kuba, tak. Mój lewy obrońca, Kuba Adamczyk, piekielnie silny strzałacz. Bramka się zatrzęsła. Pozdrawiamy Kubę, wiemy, że on na pewno nas ogląda. Nas na pewno ogląda. Nie wiem, Marek, znasz Kubę? Oczywiście, no tak. Taki tak. Szybki skrzydłowy, tak, boczny obrońca. Dobrze, przejdźmy już do konkretów, do spraw poważnych. Lewart grał ważny mecz w 11. kolejce spotkań z Hetmanem Zamość. Za chwilkę obejrzymy skrót z tego meczu, ale zanim przejdziemy to do tego spotkania, to może Marek kilka słów byś powiedział, jak się zapatrujesz na zmianę trenera, bo my żeśmy już o tym rozmawiali, no ciebie do tej pory nie było, miałeś dłuższą przerwę. Jak twoim zdaniem, jak to wygląda? Generalnie zmiana trenera. No, łatwiej jest zmienić trenera, tak jak każdy mówi, niż zawodników 11 w drużynie. Trenerowi Makarewiczowi no, przystało, że tak powiem, iść. Zawodnicy no, grali dobrze, ale te wyniki były takie sobie, więc zarząd zdecydował o zmiany. No, nie mnie to oceniać. Ja uważam, że trener Makarewicz jest dobrym fachowcem. I to już była wewnętrzna sprawa klubu. Ja nie wiem, jak tam w środku to wszystko wyglądało, relacje zawodników z trenerem, także to też jest bardzo ważne. Taka była decyzja zarządu, trzeba to uszanować, ale tak jak mówię, no jak jest, tak jak u nas w Polsce. Niestety tak jest, że jak się kilku meczów z rzędu nie wygra, kilka meczów się zagra na słabszym poziomie, no to pierwsza rzecz, co się myśli, to jest zmiana trenera. To jest moim zdaniem złe, ale w niektórych przypadkach to się sprawdza. Zobaczymy, jak to będzie tutaj w Lubartowie. Na razie jeszcze ciężko coś powiedzieć. A jak byś ocenił to, że został zatrudniony trener, właściwie piłkarz, świetny. Natomiast trener, no w tym momencie jest to właściwie jego pierwsza poważna taka praca. Jak byś do tego tak, się odniósł? Trener Mierzejewski. No, nazwisko bogate CV. Pierwszy raz chyba taki trener w Lubartowie z takim... Taki zawodnik, bo jako trener właściwie jeszcze nie wiemy, on dopiero buduje swoją przygodę trenerską. Zobaczymy, no, oby było jak najlepiej. Z tego co wiem, bo jak rozmawiałem z zawodnikami niektórymi, no to treningi są fajne, urozmaicone i zobaczymy. Na razie mogę panu Łukaszu powiedzieć tyle, że mój rówieśnik także zaletę jedną ma. Rozumiem. Dobrze, a jak poszło trenerowi Łukaszowi i jak wyglądał mecz z Hetmanem Zamość, o tym w naszej krótkiej relacji. Dzień dobry, Daniel Cieśla. Witam Państwa ze stadionu Mosir w Lubartowie przy Parkowej 15 października o godzinie 14 w ramach 11 serii spotkań 4 Ligi Lubelskiej. Zespół Lewart podejmuje drużynę Hetmana Zamość, nasza drużyna w strojach niebieskich, natomiast goście czerwono-czarne. Drużyna Lewartu w tym spotkaniu pod wodzą oczywiście trenera Łukasza Mierzejewskiego wystąpi w następującym zestawieniu. W bramce Adrian Parzyszek z numerem 4 Adrian Pikul, 14 Arkadiusz Adamczyk, 15 Kamil Piasek, 18 Piotr Stalęga, 19 Jacek Paździor, numer 5 Artur Szkutnik, numer 11 Karol Bujak, numer 2 Bartłomiej Marzenda, numer 8 kapitan drużyny Arkadiusz Rusinek i z numerem 10 Michał Zuber. To jest ta podstawowa jedenastka naszej drużyny, a więc biało-niebiescy dzisiaj na niebiesko wystąpią właśnie w takim oto zestawieniu. Natomiast zespół gości prowadzony przez trenera Krzysztofa Krupę wystąpi w następującym zestawieniu. W bramce Kacper Skrzypek, z numerem 19 Piotr Stefański, z numerem 4 Jakub Bednara, numer 16 Rafał Kycko, numer 9 Michał Paluch, numer 6 Przemysław Kanarek, z numerem 11 Damian Kupisz, z numerem 15 Michał Luterek, z numerem 7 Damian Otręba, z numerem 5 kapitan drużyny Szymon Solecki i z numerem 11 Rafał Turczyn. Zespół Lewartu
schował się za podwójną gardą i w taki oto sposób skontrował zespół Zamościa. W 32 minucie Michał Zuber po takim długim krosowym zagraniu przyjął piłkę w polu karnym i pokonał golkipera drużyny Hetmana Zamość. A więc mimo, że to drużyna gości przeważała w tej części spotkania, to jednak bramkę zdobywa Michał Zuber, niezawodny napastnik w naszej ekipie. Widzimy długie podanie, świetne przyjęcie piłki i 1-0. Zespół Lewartu jednak się nie poddawał w drugiej połowie i to mamy sytuację z 56 minuty. Taką piłkę otrzymuje Arkadiusz Adamczuk w polu karnym i wyprowadza nasz zespół już na dwubramkowe prowadzenie. Bardzo ładny strzał po ziemi. Tu widzimy radość Adamczuka i całej drużyny, bo tak jak mówiłem, Hetman przyjechał po 3 punkty do Lubartowa, a już po 56 minutach przegrywał 2-0. Widzimy przyjęcie piłki 16 metrów, uderzenie bardzo ładne po ziemi, zmylony bramkarz całkowicie w drugą stronę rzucił się i mamy dwubramkowe prowadzenie po 56 minutach. Zespół Hetmana troszeczkę otrząsnął się po tej sytuacji i w 65 minucie w takiej oto sytuacji Michał Paluch zdobywa bramkę kontaktowo, wyprzedził tutaj naszych obrońców, troszeczkę spóźnieni i to już przewracając się, ale lewą nogą umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Parzyszka. A to już jest końcówka meczu, 90 minuta meczu i teraz widzimy świetna sytuacja, wychodzi właściwie sam na sam Adamczuk i zdobywa drugą bramkę swoją w tym spotkaniu, a trzecią dla Lewartu, ustalając już wynik meczu na 3-1, a więc już nic nie może zagrozić chyba naszej drużynie. Tu bardzo ładna akcja w 90 minucie, już zespół Hetmana otworzył się, próbował atakować większą ilością zawodników, co skrzętnie wykorzystał nasz zespół. I ta bramka Adamczuka zapewnia już z pewnością 3 punkty dla podopiecznych Łukasza Mierzejewskiego, a że nasza drużyna pokonuje Hetman Zamość 3-1. Tak więc 3-1, Lewart wygrywa na swoim stadionie. Chyba troszeczkę jednak niespodzianka, mimo tego, że tak jak rozmawialiśmy przed tym skrótem, zespół Lewartu pod wodzą nowego trenera, ale nie wiem, jak wy to oceniacie, może Krzysiek parę słów o tym spotkaniu, o tym wyniku. No, tak jak żeśmy tydzień temu rozmawiali, to wydaje mi się, że ja byłbym zadowolony z punktu, że urwiemy faworytom punkt. Wygraliśmy, dla mnie niespodzianka na plus. Na pewno brawo, wielkie brawa dla zawodników, dla trenera, że wygrali. Mecz się układał dobrze dla nas, bo tam była sytuacja, której Hetman nie wykorzystał. Później my żeśmy zdobyli bramkę i najważniejsze są 3 punkty. To mówię, to gdzieś tam tych naszych chłopakom pewnie da im dużo, dużo takiego powera do końca rundy. No muszą wygrywać, no bo tak słabo, jak żeśmy zaczęli, to ja nie pamiętam, kiedy Lewart tak zaczął. Także teraz gonić, żeby załapać się do tej pierwszej ósemki i tam gdzieś punktować do czuba. No, tak jak żeśmy mówili, Lewart, zarząd Przemiwowiec mówił, pierwsza czwórka, gdzieś tam po cichu awans, no to ja już mówię, z tym awansem to odpuszczam, ale pierwsza czwórka, pierwsza piątka, to jest, no to musi być w Lubartowie. Jasne, Hetman Zamość słaby początek miał, ale później się zaczął rozpędzać, no i teraz zatrzymał się w Lubartowie. Co Marek powiesz o tym? No z tego co wiem, to Hetman ma aspiracje na jak najbardziej na awans i tak jak Krzysztof powiedział tutaj, bardzo fajnie, że taki mecz wygrali nasi zawodnicy. Duża niespodzianka, nawet w mediach tutaj lubelskich było to podkreślane. Myślę, że Hetman będzie się liczył. No wiadomo, że nawet jak drużyna walczy awans, to jakieś tam punkty zawsze z kimś zgubi. Najczęściej to są właśnie jakieś takie niespodzianki z drużynami teoretycznie słabszymi, tak jak tutaj faworytem był Hetman. Ja też myślę, nie postawiłbym tutaj pieniążków na to, że Lewart wygra to spotkanie. Lubisz. Czwartej ligi nie. Trenerowi wolno. Tak, dokładnie. Oczywiście, nie. Lubisz bawić się wirtualnie. Absolutnie nie można, wiemy o tym, że jako członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej nikt z nas nie może brać udziału w zakładach. Nie może, nie może. Także fajny wynik, cieszymy się, odbiło to się echem szerokim. Na pewno trenerowi Mierzejewskiemu też bardzo pomoże, bo zaczyna dopiero i taki wynik, że wygrał z Hetmanem, to na pewno będzie na jego duży plus. Mhm. Następny mecz grają w niedzielę w Łęcznej, no to Łukasz Mierzejewski na pewno zna, drugą drużynę Górnika z pewnością też.
Na pewno zna. Na pewno zna i przekaże tam wiele informacji zawodnikom, jak gra ta drużyna. Chociaż druga drużyna Górnika, jak to zawsze każda druga drużyna, czasami gra z tylko zawodnikami z drugiej, czasami gra pomieszanym składem, dużymi wzmocnieniami z pierwszej drużyny, jakimiś zawodnikami po kontuzjach, także pewnie też będzie mu ciężko ten skład personalny ustalić, w jakim zagra Górnik, ale na pewno jakieś tam informacje i jak to się mówi, donosy na przeciwnika są i pomogą tutaj Ulewartowi, mam nadzieję, też wyjechać przynajmniej z jednym punktem. Krzysiek, gdybyś stawiał teoretycznie? Gdybym stawiał, to znaczy, to jest mecz za 6 punktów, powiedzmy sobie gdzieś tam od razu, bo Górnik Łęczna gra w tej chwili przede wszystkim juniorami, gdzieś tam. Teraz chyba w Tomaszowie było ze 2 czy 3 zawodników już tam gdzieś ocierających się o pierwszy skład i nie wiem, kiedy gra pierwszy zespół. Także chyba w sobotę. Chyba w sobotę na wyjeździe, to może nie wrócą, gdzieś tam zabierze 18. Co znaczy nie wrócą? Nie wrócą, czy wrócą? Tak, no to już włączny problem. W jakim stanie? Też. Myślę, że każda zdobycz punktowa w Łęcznej będzie dobra. No przydałoby się 3 punkty, to by już gdzieś tam uspokoiło to wszystko. Ale mówię, no jedziemy do Łęcznej. Tam w Łęcznej nigdy nie wiadomo, grają na sztucznym boisku. Nasze się dopiero buduje, także jeszcze nie mamy tego. Także zobaczymy. Dlaczego się śmiejecie? Nie, no już coś cieszymy się, cieszymy się. Już coś widać. Cieszymy się. No nie, no tak, już dolki z trawą są. Tak. Dobrze, poruszyłeś temat juniorów, a nasi juniorzy też rozgrywali swoje spotkanie. Kolejne 3 punkty dorzucają do swojego dorobku. Tym razem pokonali Wiktorię Parczew 4-2. Mecz odbył się w poniedziałek. Zespół Lewartu już na miejscu 3. Marek, chyba już dawno nie mieliśmy takich dobrych wyników, no bo ja wiem, że jest podział na grupy, no ale jakby nie patrzeć, 3. miejsce to jest no, 1/6. No fajnie, duży sukces Tomka. Jakoś to wszystko pozbiera, bo były na początku problemy z liczebnością przede wszystkim zawodników, co później też miało, znaczy później na początku miało wpływ na wyniki, które nie były, powiedzmy sobie, jeszcze zadowalające, a teraz z upływem czasu jest coraz lepiej, więc no, tylko się cieszyć, bo to są zawodnicy, którzy zaraz za chwilę będą albo już pukają do bram pierwszego zespołu. No z pewnością. No, na przykład Dawid Iskierka, no, to jest zawodnik, który no, zdecydowanie mógłby grać, śmiem twierdzić, nawet gdzieś tam w zapleczu 3. ligi, tak? Więc czy taki Motorze Lublin na przykład, czy nawet Awi Świdnik, to na pewno zawodnik, który by się przydał też tam jako wzmocnienie ławki. No czy oczywiście ja go nie sprzedaję nigdzie, tylko mówię o jego umiejętnościach, a chłopak jeszcze w wieku juniora. Może ty, Krzysiu, bo chwilę chyba nawet trenowałeś go, tak? Tak, tak, Dawid. Nie, no Dawid ma potencjał. Tam jest paru chłopców z potencjałem. Dawid wrócił, Karol Dunda, także chłopaki gdzieś tam się pogarniali, trener Tomek to ogarnął. No tak jak mówisz, 6. miejsce w lidze, no to nawet po złączeniu. Wiemy, jak się ten zespół budował. W jakich bólach, w jakim to... W Lubartowie chyba nie może być normalnie, że tak, o, mamy jakieś zespoły, wszystko idzie cacy, tylko musi być zawsze gdzieś tam pod górkę. Chwała chłopakom, zostało im 3 mecze. Jeszcze muszą zapunktować, żeby mieć ten spokój i wejść do pierwszej czwórki, bo pamiętajmy, że to jest już wtedy... w rundzie wiosennej te pierwsze czwórki z obu grup będą grały ze sobą mistrzostwo województwa. Jakby nie patrzeć, będzie to duży prestiż i z pewnością na tych meczach też pojawią się skauci. To w nawiązaniu nawet do tego, o czym mówiłem, jeśli chodzi o na przykład Dawida. Najbliższy mecz, wyjazd do Widoku Lublin. No też ważne spotkanie, chociaż Widok w 11 spotkaniach, 7 punktów tylko, nasza drużyna 21, myślę, że zdecydowany faworyt zespół Lewartu, no ale to tak jak to w piłce młodzieżowej jest, różnie to bywa. A może jeszcze tak nawiązaniu do tej ligi, może ta liga jest słaba? Marek, może jakbyś ty się do tego odniósł? Ciężko powiedzieć, bo nie wiem jak grają inne drużyny. No, też tak jak Krzysiek powiedział i... Ja tak samo twierdzę, że należy się z tego cieszyć, co jest u nas, że nie było to tak, że trener Mitura miał gotowych zawodników, dostał 16-17 zawodników na start sezonu, mógł sobie ustalać 11 rezerwowych, rotować składem, trenować
robić fajne treningi na kilkunastu zawodników, tylko każdy widział, jak to wyglądało. Czasami ledwo było złapać jedenastkę na mecz, a nie mówiąc już o jakiejś tam osiemnastce, żeby protokół cały wypełnić, więc ja myślę, że tutaj się trzeba skupić na naszej drużynie. Jeżeli ona dobrze gra, to nie ma co się czepiać i ujmy jakieś tutaj i tym zawodnikom i trenerowi przynosić, tylko po prostu kibicować im dalej, a wtedy inne drużyny niech sobie tam radzą same. Jasne, dobrze. Będziemy im kibicować, kibicujemy. A oni niech sobie radzą. W meczu z Widokiem. My mamy swoje problemy, okay. Dobrze. Juniorzy młodsi rozgrywali spotkanie w ramach drugiej ligi juniorów młodszych. Zespół Mosiru podejmował taka niespodzianka w Rokitnie. Zespół Janowianki, Janów Lubelski. Ale mówił Krzysiek, że Lubartowie nie może być normalnie. Mamy kolejny przykład. Kolejny przykład. Tak jest, ale podopieczni Mirosława Stańca po dwóch remisach bezbramkowych, bo mieli takie, można powiedzieć, delikatne wpadki, chociaż Krzysiu, rozmawialiśmy tydzień temu o meczu z Kraśnikiem. Ja rozmawiałem później z trenerem Mirkiem, mówił, że Stal się zebrała naprawdę silną ekipą i stąd ten remis. I bardzo trener Staniec był zadowolony z tego meczu w Kraśniku, bo był dobry przeciwnik, dobra gra, można było różne rzeczy zobaczyć na tle lepszego, silnego zespołu, no bo nie zawsze mogą z takim grać, natomiast grali z drużyną, która goni ich, z Janowianką, próbowała ich dogonić przynajmniej, no ale pewne zwycięstwo 4-1, 20 punktów, 5 punktów przewagi na drugą Wisłą Puławy. Krzysiu, może ty pierwszy. Nie no, fajnie, bo tak jak żeśmy powiedzieli, śmiechem, żartem, bardzo chcemy tego, żeby trener Staniec wygrał tą ligę. Z prostej przyczyny będziemy mieli w pierwszej lidze wojewódzkiej juniorów młodszych zespół 2003. 2002-2003. Także 2002 jeszcze, aha. No, także będziemy mieli też dość ciekawy zespół, myślę. To tak odbijam piłeczkę, żebyś nie myślał, że dobrze, dobrze. Nie myślałem, wiem, o co że chodzi. Tylko 2-3, że tam już trener będzie. Nie, spokojnie, jeszcze musisz zagrać tam Karzach starszych, żeby dojść do juniora młodszego, więc spokojnie. Okej, okay, dobrze. Także nie, bardzo, bardzo fajnie wygrali, to też rozmawiałem z trenerem Mirkiem na temat Kraśnika. Powiedział, że to był najlepszy zespół, z jakim grał, także na początku żeśmy się dziwili, że ten punkt. A później dobrze, że ten punkt był, prawda? Fajnie, że chłopaki punktują. Myślę, że do końca już gdzieś tam nie potracą i mistrza jesieni będą już mieli. Mistrza jesieni już mają, bo właściwie została jedna kolejka, 5 punktów przewagi nad Wisłą. No ale zresztą Wisła druga, Widok drugi, tutaj zespoły te nie liczą się w walce o awans, no bo mają pierwsze zespoły w wyższych ligach. Natomiast no, Janowianka już 7 punktów straty. Marek, ty... No znasz troszkę ten zespół, bo to jest zespół 2-1-2-2. Tak, tak. Z twoich skrzydeł wyszedł. Tak, tak. No ja im bardzo kibicuję, bo to są zawodnicy, z którymi, no część zawodników oczywiście, z którymi pracowałem przez 4 lata, od młodzika młodszego do trampkarza starszego i mam z nimi kontakt, rozmawiam z nimi. Niestety ogrom innych obowiązków jeszcze mi nie pozwolił być na żadnym spotkaniu, ale na pewno obiecuję tutaj, że nadrobię zaległości. I wiem, że oni bardzo chcą awansować, a tym bardziej, że ich znam i chciałbym, żeby tak jak Krzysiek powiedział, była ta pierwsza liga wojewódzka, no to nie widzę żadnej innej możliwości. Tu już nie mówimy tylko o mistrzu jesieni, tylko powiedzmy sobie szczerze, ta drużyna musi awansować, bo ma taki potencjał i widać po wynikach bez porażki, bramek straconych naprawdę też chyba bardzo mało, prawda? 6 bramek straconych, no to tyle samo co druga Wisła, tak. Ale więcej strzelonych bo aż 24. Także tutaj trzeba trzymać kciuki za trenera Stańca i chłopaków, żeby tak się dalej im tutaj... Tam chyba też jest fajna atmosfera w zespole, nie? Bo z tego, no wiadomo, że jak się wygrywa, to jest dobra atmosfera, ale z tego co wiem, to i przed sezonem byli bardzo zżyci, zgrani i z tego co obserwowałem, przynajmniej nawet w czasie zajęć, no fajna ekipa się po prostu stworzyła. Tak, tam jest taka ekipa, gdzie chłopcy chodzili lub chodzą jeszcze razem do klasy, gdzie się kumplują też poza, nie tylko na boisku, trening i później każdy w swoją stronę, tylko spotykają się też poza lekcjami, poza treningami, także tak jak mówisz, tutaj atmosfera jest super, nawet nie fajna, tylko super i to później widać też na pewno jakiś delikatny, może nie za duży, ale delikatny wpływ ma to na wyniki, bo jednak umiejętności są najważniejsze. Dokładnie. Zespół Mirosława Stańca wyjeżdża w sobotę do Opola Lubelskiego na mecz z Dublerem. Dubler 7 w tabeli, w 7 meczach 8 punktów.
Myślę, że no faworyt zdecydowany nasza drużyna. Pewna dwójka. Pewna dwójka. Idziemy taką nomenklaturą zakładów bukmacherskich. Natomiast ciekawie jest, o tu też mamy pewną dwójkę, Wojewódzka Liga Trąbkarzy Młodszych. Dobre kursy, jak dwójki to mają dobre kursy. Dobrze, Wojewódzka Liga Trąbkarzy Młodszych, trener Krzysztof Skomra. Mecz w Kraśniku 3-0, nie mieliśmy okazji tam być. Może nam opowiedz o tym spotkaniu. Zagraliśmy jeden z najlepszych meczów, jakie do tej pory graliśmy i powiem tak, błędy, które popełniamy, to są spowodowane tym, że gramy pierwszy rok gdzieś pod jakąś presją i tu każdy przeciwnik wykorzystuje. Przy stanie 0-0 mamy, ja to mówię, dwie patelnie, które powinniśmy wykorzystać i mecz całkowicie w drugą stronę. Mux wchodzi raz w nasze pole karne, zdobywa bramkę. Dalej gramy swoje gdzieś tam, no po prostu Kraśnik wykorzystał trzy sytuacje, zdobył trzy bramki. Przegraliśmy mecz, ale z czego się cieszę, chłopaki chyba zrozumieli to, że ta liga musi kosztować, to musi boleć i sami już czekamy na dobrą sprawę końca tej ligi i tych rundy meczów, jesiennej. Tych meczów, które będą decydowały gdzieś tam później o tym. Ja cieszę się z jednego, chcą pracować i nie mam problemu gdzieś tam z frekwencją, powracali kontuzjowani zawodnicy, także już tą osiemnastkę mam taką spokojną na mecz, a sam wiesz, że były problemy, że musiałem się posiłkować chłopcami od ciebie, żeby są mieć zawsze kadrę do dyspozycji. Okej, w razie czego będę korzystał, ale mówię, gdzieś cieszy mnie to, że wrócił, już do treningu wrócił też i Kasper Żabiński, co żeśmy rozmawiali. Także teraz mam 20, to zobaczymy, no mówię, pracujemy i teraz tak jak mówicie, dwójka, obstawcie, to przegracie. Krzysiek, a jak sobie radzi ten strzelec taki twój najlepszy, co tyle bramek strzelał w tamtym sezonie? Właśnie Marek, jakbyś oglądał nasze programy, to byś wiedział, że Kacper radzi sobie tak jak może, no zdobywa bramki, ale mówię... Jak to, chodzi mi o grę, nie o bramki, bo wiadomo, że ciężko w tej lidze o bramki, w ogóle jakiekolwiek. Wiesz co, przestawienie się z całej ligi, to jest, wyszliśmy z ligi podwórkowej, a tutaj zespoły są już naprawdę na wysokim poziomie. Nie, daje radę. Gdzieś też musi się dostosować do pewnych standardów grania troszkę innego, ale mówię, Kacper ma potencjał i myślę, że wcześniej czy później będziemy mieli z niego my, czy w juniorach, czy w seniorach pożytek na pewno. Cieszę się, Marek, że jesteś zainteresowany, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli Krzysiek utrzyma się, to twoja drużyna będzie musiała walczyć w wojewódzkiej lidze trampkarzy młodszych w przyszłym sezonie. A nie pomyślałem o tym jeszcze. Na razie się skupiam na tym sezonie. Rozumiem, ale rozumiem, że bierzesz pod uwagę taką ewentualność. No jeżeli tak będzie, no to... Podołasz, no, stawisz czoła. No oczywiście, ja nie poddaję się nigdy. Dobrze, trzymamy kciuki za trenera Krzyśka w takim razie. W sobotę o 14 zapraszamy Państwa na stadion, gdyż podejmuje lidera BKS Lublin. Pewna dwójka, podobno mamy się na tym przejechać. Czyli co, jedyneczkę stawiamy? No, znaczy, czy jeden X pod podpórką? Podpórką tam. Będziemy walczyli, no. Możemy się śmiać, no przyjeżdża BKS. Obie strzelą. Do swojej. No przyjeżdża jedna z najmocniejszych ekip w województwie. No teraz akurat tak mam, że został mi BKS, Hetman, który też jest bardzo, bardzo mocny. No ale mówię, no wiedzieliśmy, w co się pchamy. Wiedzieliśmy, w jaką ligę się pchamy. Jeśli mamy się uczyć, to uczmy się od najlepszych. Dokładnie. I Marek, w przyszłym roku miejmy nadzieję, że też popatrz na zespoły, jakie są. Będziesz mógł uczyć się od najlepszych. Zapraszamy na stadion na 14 w Lubartowie. W Lubartowie, tak. Ponoć tak. Cieszymy się z tego powodu. Tak wyglądały spotkania w ligach wojewódzkich. Zapraszamy Państwa na krótkie podsumowanie tych spotkań.
Tak wyglądały spotkania w ligach wojewódzkich. Przechodzimy teraz do meczów w ligach okręgowych. Lubelska Liga Tramkarzy Starszych, dwie drużyny. Orlik pauzował w tym tygodniu, zespół trenera Smolarza. Natomiast moja drużyna rozgrywała mecz derbowy z LKS Skrobów. Znany mi zespół bardzo dobrze. Niestety przegraliśmy 3-0 i muszę powiedzieć, że to był najsłabszy mecz, jaki graliśmy w tym sezonie. Bezbarwny, bez braku ambicji, bez jakiejś woli walki. Bez tych sytuacji nie oglądasz naszego programu. Bardzo jest nam przykro z tego powodu. Nie wiesz o tym, jak rozmawiamy o naszych drużynach. Skąd wiesz, że nie oglądam? Bo Kuba wyszło, nam powiedział. Wyszło to. A Kuba powiedział. Wyszło to tutaj kilka razy już, żeśmy cię złapali na tym, że nie oglądasz. No, ale... Ja mam czas. Rozumiem, obowiązki teraz służbowe. Już nadrobię i te zaległości. Dobrze. Zazwyczaj tłumaczę siebie, a bardziej chłopaków, tym, że mamy sytuację, ich nie wykorzystujemy. Niestety w tym meczu tych sytuacji nie było. Może poza jedną, notabene minutę przed tym, jak straciliśmy bramkę, mieliśmy 200% sytuację. Na 7 metrze Max Włosek przyjął piłkę i trafił prosto w bramkarza i z tego poszła kontra. Straciliśmy bramkę na 0-1. Bardzo często się tak dzieje. Ale tak naprawdę, gdybyśmy tutaj urwali punkty tak z przebiegu całego meczu, to byłoby to na pewno niezasłużone, bo zespół ze Skrobowa walczył, był bardzo ambitny. Może piłkarsko nie są ci chłopcy wirtuozami, natomiast no tyle serducha, co zostawili w porównaniu z moją drużyną, to należało im się na pewno zwycięstwo. No i wygrali. Wygrali 3-0. Ja tylko mam do was właściwie bardziej takie pytanie. Krzysiek, ty dobrze wiesz o tym, ty może Marek troszeczkę mniej, ale w Skrobowie jest taki zawodnik, który zresztą strzelił nam 3 bramki, Mikołaj Kosior. Czy waszym zdaniem tacy zawodnicy w tych mniejszych klubach nie powinni być jednak kierowani do tych większych klubów? Ja już nie mówię o Mosirze, ale nawet Orlik, czy nawet zespół, nie wiem, w Lublinie jakikolwiek. No, jest to chłopak, który no, robi ogromną różnicę. Marek, może ty byś powiedział, z takiej perspektywy, już nie chodzi nawet konkretnie o Mikołaja, tylko o takich zawodników. Słyszałem, to jest zawodnik bardzo dobry. No. Słyszałem o tym zawodniku, widziałem go nawet na turnieju Dzikich Drużyn, który organizował trener Smolarz w sierpniu, całkiem niedawno. I też zwrócił moją uwagę, no ale jeżeli już mówiąc ogólnie, tak, jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, że powinni jednak być kierowani wyżej, bo każdy jakiś tam kolejny rok w tej drużynie, w której jest teraz, czyli jest gwiazdą, to też troszeczkę spoczywa na laurach. No nie wiem, tak mi się wydaje zawodnik, no tak ogólnie mówię. Natomiast jeżeli grałby w silniejszej drużynie, musiał, żeby grać tam i być taką samą gwiazdą na przykład, chcieć być taką gwiazdą, musiałby na pewno więcej siły, więcej wysiłku przede wszystkim, więcej poświęcić na jeszcze bardziej się na tą piłkę, no na tą piłkę postawić i myślę, że to by było na pewno z korzyścią dla rozwoju tego zawodnika. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdego zawodnika od razu wysyłajmy do jakiejś akademii, ale nawet na takiej zasadzie, taki zawodnik na przykład no w Skrobowie, to nie musi być Skrobów, to może być Niedźwiada, Michów, jakikolwiek klub mniejszy, nawet wysyłając, nie wiem, do nas powiem, tak, do Mosiru, nie musi grać przecież w drużynie w tym samym roczniku. On może, jeżeli jest tak dobry, jeżeli drużyna Mosiru gra w tej samej lidze, no to taki troszeczkę bez sensu by było, no ale przecież mogły próbować w juniorach młodszych. Zdecydowanie, warunki fizyczne zespole starszych. Tak. Do tego zmierzam, że większe ośrodki, no nie jesteśmy wielkim ośrodkiem, ale większym na pewno niż Skrobów, mają ten komfort, że mają zespoły też w starszych rocznikach. No w Skrobowie niestety, ale najbliższy starszy rocznik to są seniorzy. No jeszcze mu troszeczkę brakuje do tego. Z chęcią bym go wziął, ale no niestety wiek nie pozwala na to, żeby to zagrać. Teraz on już, jak ten Skrobów teraz skończy sezon, to... Znaczy może, będą sobie grali w ligę wyżej. Także... Nie mam pojęcia, jak to będzie, jakie będą decyzje. Jeżeli tam zgłoszą drużynę. Natomiast no kwestia tego, czy nie jest szkoda... Ja swoje zdanie powiedziałem. Ja uważam, że powinien być kierowany wyżej i tam się rozwijać. Na pewno miałby większe szanse. I tamten klub, wiadomo, że straci dobrego zawodnika, straci dużo na jakości. Ale powinien myśleć przede wszystkim o rozwoju zawodnika, a nie o tym, że musi wygrywać mecze, bo w tramkarzach, w młodzikach to jest na pewno sprawa drugorzędna. Tym bardziej Lubelska Liga, prawda? No nie są to rozgrywki znacznie prestiżowe. Krzysiu, twoim zdaniem, pewnie masz podobne zdanie na ten temat, tak mi się wydaje, chociaż nie chcę ci tu niczego wkładać w usta, ale właśnie do tego, co Marek powiedział, chciałbym nawiązać. No takie kluby jak Skrobów, czy nawet tacy jak my, Mosir, tak? No nie jesteśmy klubami,
które docelowo mają mieć, znaczy chcielibyśmy mieć zawodników w wyższych ligach, tak? Oczywiście większość naszych wychowanków powinna trafić do Lewartu. No to jest takie naturalne i oczywiste dla mnie, no ale jeżeli byśmy mieli perełkę, no to dlaczego ona ma zatrzymać się na czwartej lidze, czy zostać tutaj w Lubartowie? Nie, no oczywiście i moim zdaniem powinno to być uporządkowane. No, znam tego zawodnika, widziałem go naprawdę, moim zdaniem, no, nie wiem, albo nie chcę, bo to też trzeba by szukać tego. Oczywiście powinien być, jeśli nie w Lubartowie, to gdzieś, powinien być tak, w Lubartowie przez chwilę, z Lubartowa pewnie by go tak zabrali gdzieś bardziej. To tak jak u nas, czy z Dawidem Iskierką, czy z Karolem Dudną, czy z Michałem Rzeźkiewiczem, tak jak było z chłopakami. Byli u nas, zabierały nam ich większe ośrodki, Lublin, okej, okay, Karol wrócił, Michał Andrzejkiewicz grał w Motorze. Także gdzieś tam te talenty, okej, okay, no my mamy tylko czwartą ligę, no Skrobów ma na dzień dzisiejszy B-klasę. Lidera. I lidera, okej, okay, super, w B-klasie lidera. Nie, no śmiejemy się. Nie, no ale mówię, no chłopak, nawet jeśli dojdzie do wieku seniora, no to szczytem marzeń będzie dla niego granie, daj Boże, w A-klasie czy w okręgówce. Znaczy, ja myślę, bo powiedziałeś tutaj, czy on chce, tak zrozumiałem przynajmniej, ja myślę, że to w tym wieku to raczej nie on chce, tylko no to trener kształtuje tego zawodnika. Tak mi się wydaje. No, ciężko mi jest uwierzyć w to, że jeżeli trener drużyny chciałby go puścić wyżej, nie byłby w stanie go do tego namówić. No, trzeba by rozmawiać, mówię, z trenerem. To są takie sytuacje. Ja też jestem gdzieś tam posłowie z trenerem z jednych zespołów, gdzieś tam szukam wzmocnień do siebie, na tą rundę, żeby utrzymać trenerowi Markowi Ligę Wojewódzką, być może i sobie, prawda? Mhm. Ale mówię, gdzieś tam, no oczywiście szukamy gdzieś tych chłopców, tych perełek, no na tym polega nasza praca. Wychowajmy, a jeśli jest gdzieś w pobliżu, owszem, też trzeba brać. Nie wiem, no trzeba by, mówię, przede wszystkim rozmawiać z trenerem Skrobowa i wtedy by było wiadomo. Dla mnie widziałem już 100 chłopaków, którzy w dzieciach, w juniorach, w trampkarzach byli mega, a później gdzieś tam nie poszli. To, co powiedział Marek, poszedł do lepszego zespołu, okej, okay, miałby wiele więcej zgrania, grałby z lepszymi zawodnikami, rozwijałby się, stałby się lepszym piłkarzem. Dokładnie. Dobrze, skończmy ten wątek, bo mamy jeszcze troszeczkę meczów do opowiedzenia. Ostatnia kolejka przed nami w tej lidze lubelskich tamkarzy starszych, zespół Orlika. No już zapewnił sobie mistrzostwo jesieni, 5 punktów przewagi nad właśnie Skrobowem. Wyjeżdża do Legionu Tomaszowice. Legion ruszył z kopyta, zremisował ze Skrobowem. Teraz wygrał, jak dobrze pamiętam, z Cisami na Łęczów. Natomiast moja drużyna wybiera się do Kamionki, no i tak na zakończenie rundy już musimy wygrać, bo no nie przystoi nam jednak mimo wszystko to, co się dzieje w rozgrywkach, to, co żeśmy zagrali na jesieni. No to wygląda to słabo. O ile jeszcze mówię, z poprzednich meczów można było wyciągać jakieś pozytywy, o tyle ten ostatni to była totalna katastrofa, jeśli chodzi o naszą grę. Lubelska Liga Tamkarzy Młodszych, ten Bednarczyk, mieliśmy 2 mecze w ostatnim czasie, ponieważ mecz z Niemcami był przełożony. 2 mecze, zwycięstwo z GKS-em Niemcy 10-0 i zwycięstwo z MKS Ryki 4-0, można powiedzieć tylko 4-0 w porównaniu z tymi wynikami. Zdecydowany lider, 22 punkty. Marek, co ty sądzisz bo ja znam już, nasi telewidzowie, Kuba na pewno i wszyscy inni telewidzowie znają opinię trenera Krzyśka na temat tego, że Orlik musi grać w takich rozgrywkach. Jaka jest twoja opinia? Czy to coś daje tym chłopakom? Jak byś to ocenił w ogóle? Co to znaczy, czy musi? To znaczy, nie rozumiem. To znaczy, oni tam się sami, nie wiem, zgłosili? Znaczy, no musi, no bo nie uzyskali awansu do Wojewódzkiej Ligi. No nie uzyskali, a tak w barażach, tak? W barażach, tak. No to jeżeli nie uzyskali awansu w barażach, to tylko są sami sobie winni, teraz muszą grać. Ale nie w tym kontekście. Pytanie moje jest, czy tym zawodnikom coś to daje, takie zwycięstwa 10-0? Chyba tylko to, że się cieszą po meczu, że strzelili tyle bramek, że mieli tyle asyst, że założyli tyle siatek przeciwnikom i tylko to na pewno do rozwoju za dużo nie wnosi, do rozwoju zawodnika, taka jest moja opinia.
Rozumiem. Czyli podobnie zresztą jak zresztą zawsze Krzysiek o tym samym mówi, że no jest to zespół za silny na to rozgrywki. Zresztą tak samo jak i tam każe starsi, chociaż oni troszeczkę się osłabili od Lika, no ale mimo wszystko są to zespoły, które zasługują pewnie na granie w tej lidze wojewódzkiej sportowo. Mówimy teraz sportowo, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, no, trzeba to uzyskać po prostu. No, była możliwość, w barażach nie udało się, aczkolwiek pamiętajmy, że baraże to też to jest chwila, moment, to jest jeden dzień, tak? To może być dyspozycja dnia, w tym dniu coś nie wyszło. Szczególnie w piłce młodzieżowej musimy o tym pamiętać, że to też czasami jest tak, że w danym dniu po prostu nam nie idzie, tak? No, nawet przykład mojej drużyny z soboty. Więc pod tym względem tak to wygląda. Dobrze, nie będziemy przeciągać tego wątku. Zespół trenera Bednarczyka wyjeżdża do ostatniego Mazowsza Stężyca. Dwójka. Dobrze, przejdźmy do najciekawszych dzisiaj, trenerze Krzyśku, rozgrywek. Lubelska Liga Młodzików Starszych. Najciekawszych, bo tutaj jest zespół, który jest prowadzony przez naszego dzisiejszego gościa. Zanim o tym, najpierw jednak Orlik, tak? Jakoś zawsze przyjmujemy, że gdzieś tu wcześniej zawsze o zespole Orlika. Tomek Mitura prowadzi zespół w tym samym roczniku, w którym ty prowadzisz. Zwycięstwo w Żyżynie 5-0. Lider. Właściwie tutaj żeśmy obstawili, że Orlik wygra ligę. Tylko nie wiemy jeszcze, czy Lubartów, czy Dęblin. To dobrze, no, obstawiliście. Ty na pewno wiesz więcej na ten temat. Może najpierw w kilku słowach, jakbyś opowiedział nam o zespole, jak twoim zdaniem zespół Orlika wygląda na tle tych rozgrywek? Nie, no myślę, że tutaj jest status quo na razie. Tyle samo punktów, tam bramkami się ścigają, bo w swoim meczu zremisowali 1-1. Uważam, że Orlik jest, Lubartów jest lepszą drużyną, bo nawet patrząc na moje mecze, przegraliśmy w obydwu meczach po 0-3, równiutko, ale z Orlikiem Lubartów mieliśmy może ze dwie sytuacje, może nawet nie aż takie klarowne. Natomiast z Dęblinem mieliśmy 3-4 takie sytuacje, gdzie można było strzelić spokojnie bramkę, nawet raz poprzeczka. Także tam na pewno tej drużynie się bardziej przeciwstawiliśmy, chociaż tak jak mówisz, no, tutaj jest dyspozycja dnia. Nie wiadomo, czy zespół miał dobry skład, czy ktoś tam, nie wiem, nie był chory, czy ktoś był na wycieczce. To też różnie z tym bywa. Co tydzień jest inna sytuacja. Także uważam, że ten zespół Orlika jest najsilniejszą drużyną i że Tomek powinien tą ligę z tą drużyną właśnie wygrać. Mhm. Zespół Orlika wyjeżdża, nie, przepraszam, gra u siebie. Futbol Akademii Lublin też ma tutaj piękne nazwy, takie bardzo takie doniosłe, wzniosłe. Dobrze. Teraz porozmawiamy o twoim zespole. Może najpierw Krzysiek. Porażka 2-0. Gdyby nie było Marka, co byś powiedział? No to... Wyglądał mecz. Ale zawsze coś ciemni, wiesz. Wiesz, to trzeba. Nie, jakbyś oglądał te programy, Kuba ci może potwierdzić, zawsze chwalimy twój zespół, który budowałeś. I żeśmy mówili, to był mecz o miejsce, możesz nam powiedzieć, które trenerze? Miejsce czwarte. Bo Orliki wam odjechały, jeszcze tutaj ten Kurów trochę odskoczył na teraz. I tak żeśmy po cichu liczyli, że w tych Puławach uda ci się wygrać i tak powiem, wynik 2-0, no w grupach młodzieżowych rzadkością jest, także też sam jestem ciekaw, jak przebiegało to spotkanie. Dla mnie niespodzianka na in minus, że tak powiem. Dobrze, Krzysiek wywołał cię do odpowiedzi. Jak przebiegało to spotkanie? Spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg. Praktycznie sytuacji bardzo mało. Piłka... Graliśmy na szóstym boisku, także ja kazałem swoim zawodnikom grać po ziemi. Trener Wisły, tak samo oni są przyzwyczajeni. Także to nie było tak, że ta piłka latała sobie z jednej strony do drugą, tylko próbowaliśmy. Ja teraz tak zawodników swoich uczę, żeby grali jak najdłużej piłką, utrzymywali się, próbowali grać po ziemi, nie jakimiś tam długimi wykopami i co będzie, tylko żebyśmy sobie stwarzali sytuację, próbowali stworzyć poprzez składne akcje. W tym meczu, to był śmieszny mecz, ponieważ był bardzo duży wiatr. Ja wylosowując pierwszą połowę z wiatrem, powiedziałem chłopakom przed meczem, że musimy strzelić jakąś bramkę, żeby później skutecznie móc się bronić, bo naprawdę wiatr był silny i ta piłka płatała figle.
nawet jak graliśmy po ziemi. Mieliśmy jakieś tam sytuacje niezbyt klarowne. Byliśmy stroną przeważającą, na pewno z gry mieliśmy więcej w pierwszej połowie, ale skończyło się 0-0. Druga połowa Wisła, no oczywiście miała sytuację, chociaż też dobrze zagraliśmy drugą połowę. Śmiem twierdzić, że niewiele gorzej niż pierwszą i w 10 minut przed końcem mieliśmy sytuację sam na sam, której niestety nie strzeliliśmy przy wyniku 0-0, a za 2 minuty taką samą sytuację miała Wisła, strzeliła na 1-0, no i na 2 minuty przed końcem, jak już przesunąłem troszkę zawodników wyżej, już co będzie, albo 2-0, albo 1-1, to dostaliśmy drugą bramkę, ale śmiem twierdzić, że z piłkarskiego punktu widzenia, z tego, jak budowaliśmy akcję, co kiedyś w ogóle w życiu bym nie powiedział mojej drużynie, że coś buduje, jakąś akcję, od tyłu podania na 2-3 kontakty, wyjście na pozycję, jedne dośrodkowanie, co miał mój zawodnik, jeden Krzysio Karczmarz, to trener się złapał za głowę Wisły, powiedział, że seniorzy tak nie wrzucają z lewej nogi do Maxa Matyjaszczyka, no niestety minimalnie nad poprzeczką. To by była akcja chyba jakiegoś, nie wiem, sezonu młodzików roku, młodzików. Także, tak jak Krzysiek powiedział, ja się trochę uśmiechnąłem, że przegrałeś 3-0, ale najlepszy twój mecz, ja przegrałem 2-0, a to mój najlepszy mecz, jaki ta drużyna rozegrała, odkąd tą drużynę prowadzę. Rozumiem, ja przegrałem 3-0, najgorszy mecz, to wyrównuje się. No to różnie tak bywa. Marek, powiedz nam, bo my żeśmy o tym tutaj wspominali, ale dobrze, że jesteś. Zespół prowadzisz drugi rok. No tak, tak. No drugi sezon. Rodził się też w bólach. Tak. Ja to kiedyś już w rozmowie z tobą mówiłem, że na pierwszym treningu było 3 osoby, jak robiłem nabór, a naprawdę ogłoszony był, myślę, że bardzo profesjonalny sposób. Znając ciebie, to na pewno. No, dziękuję. Starałem się na pewno. Przyszło 3 osoby, byłem w szoku. Na drugi trening tak samo, nie wiem, później jakieś tam 4, 5, 6. Doszło do sytuacji, że musiałem zagrać ligę, miałem 8 zawodników zgłoszonych. To dzięki Krzyśkowi i pożyczeniu od niego kilku zawodników z tego rocznika 5, 2005, który też kilku zawodników u niego gra, to te kilka spotkań dało się zagrać. Później znowu zaczęli nowi zawodnicy dochodzić. W tym momencie, tak jak już ci kiedyś powiedziałem, mam 22 zawodników w kadrze. Co prawda nie jest to cały rocznik 2005, niestety. Znaczy niestety mówię, bo uważam, że powinien być rocznik w 90% ten rocznik, który powinien być, a tam kilku młodszych, różniających się. No u mnie to jest połowa 2005. Druga połowa to jest 2-6 i 2-7. Co więcej, z rocznika 2007 mam 4 zawodników i tych 4 zawodników to są moi podstawowi zawodnicy. Więc to też jest taki trochę paradoks. Oczywiście in plus, że nie są oni tam tylko, bo są. I tutaj w Puławach wszedł na boisko Adam Bożęcki. Krzysiek go zna, bo trenuje jego młodszego brata w tej grupie naborowej. No co chłopaczek zagrał, jak schodził z boiska, to ja widziałem taki u niego uśmiech, bo rodzice, którzy byli na meczu, znaczy nie jego rodzice, tylko moich zawodników, tak go oklaskiwali, ja tak samo go tutaj wziąłem, objąłem, mówię, Adaś, co ty dzisiaj zagrałeś? No mówię, no aż się człowiek wzrusza, jak zawodnik zagra tak fajnie. Zawodnik dwa razy młodszy w Puławach, gdzie nie jest naprawdę łatwo grać. Wisła jest drużyną, która ma na pewno silne grupy młodzieżowe, mimo że gra w tej lidze lubelskiej, to jakie postępy robią ci chłopcy, nawet dzisiaj na treningu, to naprawdę to jest super sprawa. Ja nawet nie chcę patrzeć na te miejsca, czwarte, szóste. W sobotę mam ostatni mecz, mam nadzieję, że fajnie, że wygramy, bo fajnie jest skończyć zwycięstwem, bo później ten ostatni mecz zostaje w głowie do tego następnego ligowego. I mam nadzieję, że uda nam się wygrać, ale przede wszystkim będę chciał, żeby chłopcy potwierdzili tą dyspozycję piłkarską właśnie z Puław, że to nie był jakiś jednorazowy wybryk, że nagle mieli super dzień, a teraz wyjdą w sobotę na boisko i zagrają totalny piach, jak to się mówi. Tylko mam nadzieję, że pokażą właśnie, że idziemy w tym dobrym kierunku i że to było coś, co będzie dalej kontynuowane, a nie tylko taka jedna jaskółka się mówi, tak? Mhm. Jedna jaskółka wiosny. Dokładnie. Się no to. W sobotę o 10:00. Zapraszam, z Tajfunem. W Lubartowie. W Lubartowie, tak.
Przy parkowej. Upewniam się tylko, bo różnie to bywa. Przy parkowej, bardzo blisko parkowej. Dobrze, dobrze. Postaramy się, być może, jeśli to jest twój ostatni mecz, zrobimy to wszystko, żeby kamera się pojawiła na tym spotkaniu. Zapraszam. Nie mam kontaktu z bazą, ale myślę, że to się da załatwić. Okej. Dobrze. Kończąc, podsumowując, Orli Klub Artów prowadzi, to co mówiłeś, 3 bramkami. Tu jest cały czas przetasowania, mają po tyle samo punktów z Orlikiem Dęblin. No, trzymamy kciuki za trenera Tomka, trzymamy kciuki oczywiście za twój zespół. Miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałeś, zakończą zwycięstwem, bo to rzeczywiście daje później takiego powera nawet do pracy w zimie. Tak, pamięta się ten ostatni mecz. Mhm. Lubelska Liga Młodzików Młodszych, tu mamy aż 3 zespoły, chociaż w tej grupie, której rozpoczniemy, są drużyna Orlika i drużyna Mosiru. Zespół Orlika prowadzony przez jeszcze do niedawna naszego kolegę klubowego, no kolegę dalej, ale już nie klubowego Pawła Majchera, wygrywa z Piaskowią 2-0. Mogę powiedzieć, w końcu wygrywa, bo miał ostatnio troszeczkę takich przestój, jeśli chodzi o punktowanie. Chociaż te punkty to zawsze nie są najważniejsze, to żeś powiedział przed chwilą. No może ty byś kilka słów się odniósł do drużyny, jeżeli coś, na pewno coś masz do powiedzenia na temat zespołu Orlika. Tego akurat zespołu? Tak, tego zespołu. Widziałem 2 treningi. O, ciekawe, czyli już coś widziałeś. Ciekawe, jak zawsze Paweł prowadzi ciekawe treningi, jak najbardziej. No, które tam oni mają miejsce w tabeli? 8. A zespołów jest? 12. No to tak mniej więcej jak ja mam 6 na 10, więc myślę, że tutaj podobne ma tutaj Paweł jakieś wyniki, czyli raz wygra, raz przegra. No życzę mu jak najlepiej. Myślę, że tam grają zawodnicy chyba tylko z rocznika 2006, z tego co Paweł mówił. Chyba więcej, bo ja to nawet... Paweł mi mówił, to chyba są tylko zawodnicy z rocznika 2006. Tak, i wyróżniający się z 2-6 najmocniejsi grają u Tomka. U Tomka. No życzymy Pawłowi jak najlepiej, niech dopiero zaczął pracę, też poznaje. To nie jest... ja powiem tak, jak trener przychodzi do nowego zespołu w trakcie sezonu, to zawsze jest... Musi dostać trochę czasu na poznanie tych zawodników. To mówi się o kontekście seniorów, że jest ciężko. Ja uważam, że jak przychodzi do drużyny młodzieżowej, jest jeszcze ciężej, ponieważ jak ja trenuję drużynę młodzieżową od podstaw, to ja już wiem mniej więcej, na co kogo stać, co kto może poprawić, na co zwrócić uwagę. I im dłużej jestem trenerem, tym wiem o tych zawodnikach więcej. Natomiast Paweł przyszedł, że tak powiem, nagle do tej drużyny i on dopiero ją poznaje. Myślę, że dajmy mu popracować do końca tej rundy spokojnie. W zimę przepracuje na pewno, znając Pawła, solidnie. I dopiero na wiosnę te wyniki wiosenne będziemy mogli... Wyniki. No wyniki wiadomo, zawsze to, co zawodnicy umieją. To później możemy weryfikować, tak jak powiedziałeś. Tak, dokładnie, na wiosnę. Także zobaczymy. No cieszymy się, że w końcu, znaczy w końcu, no ja tak może się ciepiam, ale cieszymy się też, bo w kontekście tego, jak rozmawialiśmy ostatnio, że Paweł wygrywa ten mecz, to też jest potrzebne chyba im, to co Marek powiedział przed chwilą, no, jak się wszystko wygrywa, to też nie jest dobrze, jak się wszystko przegrywa, to też nie jest dobrze, najlepiej jest właśnie tak wypośrodkować, trochę wygrać, trochę przegrać, wtedy nie chodzimy z głową w chmurach, ale też nie jesteśmy strasznie podłamani. Słucham twojej opinii. No, gratulacje dla trenera Pawła za zwycięstwo nad Piaskami. No okej, to tak jak powiedział Marek, no gdzieś tam Paweł dostał od jednego z naszych kolegów trenerów zespół i myślę, że więcej sam by powiedział, jakby tutaj był, jak on to widzi, jak to jest, bo tak coś tam między słowami mówi, że to mu nie pasuje, to by zmienił. No to co powiedział Marek, będzie miał teraz zimę, przepracuje z tymi chłopcami, gdzieś tam pojeździ na pole turnieje, do popisu, no dokładnie. Pokaże. Warsztat ma, tak jak każdy z trenerów Lubartowie gdzieś tam pracuje i mówię, kwestia jak to będzie na wiosnę. Powiem tak, teraz się nie czepiam, na wiosnę zacznę. Dobrze. A jeszcze może, przepraszam, że ci, Daniel, wejdę w słowo, to co powiedziałeś, że nie, no lepiej, żeby wszystkiego nie wygrywać, prawda? Nie przegrywać też nie, bo to jest bardzo mądre słowa, ponieważ ja bym nie chciał być trenerem drużyny, która wszystko wygrywa albo wszystko przegrywa. No, przegrywa to na pewno nie, ale wygrywa też nie, ponieważ ja bym nie wiedział nawet, jak ci zawodnicy zareagują na porażkę.
nagle. A teraz, jeżeli ja raz wygram, raz przegram, to wiem, jak zawodnik reaguje właśnie na zwycięstwo, jak zawodnik reaguje na porażkę, czy się z tym godzi, czy nie. Wracamy po meczu, mam zawodników w busie, ja im mówię po meczu, analizujcie swoją grę. Świeżo po meczu, bo najbardziej pamiętacie, później za chwilę zapomnicie, analizujcie, co zrobiliście, przede wszystkim źle, bo dobre to się zawsze pamięta, a złe to nie, ale nie, oni o tym szybciutko zapominają. Ja mówię, że pamiętali, analizowali, no, ale są zawodnicy, którzy w busie już od razu po porażce siedzą, śmieją się, chichy, gdzieś tam się zaczepiają, ale są zawodnicy naprawdę, już nie mówiąc nazwiskami, którzy widzę, że siedzą podłamani, tak jak teraz wracaliśmy, siedzą podłamani, że na pewno myślą o tym meczu i to widać już taką dojrzałość, nawet w tym wieku, że słuchają trenera, analizujcie swoją grę. Ja myślę, że on nie siedzi taki smutny dlatego, bo nie wiem, dostał dwójkę dzień wcześniej, tylko dlatego, że przegrał ten mecz. I teraz dlatego ma taki zły humor. I ja jestem pełen podziwu dla takich zawodników, którzy właśnie już w tym wieku próbują, i później im zadaję pytania, co wtedy mógłbyś zrobić lepiej, co mógłbyś zmienić, żeby było lepiej. Także nawet ten zawodnik, który mnie strzelił tej sytuacji ostatnio sam na sam, który no bardzo był podłamany, załamany, musiałem tam bardzo pracować nad tym, żeby go pocieszyć. Jak go później spytałem, co zrobił źle w tej sytuacji, powiedział mi, co zrobił źle, że za bardzo poszedł do przodu, że mógł strzelić wcześniej, poszedł do przodu za bardzo, bramkarz już wyszedł, nie miał po prostu już miejsca, musiał w niego trafić. Także myśli, to jest najważniejsze, zawodnicy myślą, nie tylko kopnąć piłkę i co będzie, tylko myślę, ale niestety takich zawodników jest o wiele mniej niż tych, którzy tylko sobie wychodzą, żeby pograć i zaraz po meczu myśli o tym, że zaraz będzie, nie wiem, w telewizji fajny film. Albo nasz program. O. I ten raz zobaczy. No. Dobrze. Zgadzam się z tobą. To, co mówisz, też jest bardzo ważne. Ja też obserwuję to też w mojej drużynie, że niestety nie są zainteresowani piłką jakby poza meczem, tak? Dla nich, ja nie wiem, ja pracuję, to jest moja trzecia drużyna, jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe. I dwie pozostałe były takie, że ja mogłem się ich zapytać o cokolwiek i ze swojego meczu. Ja mogłem się ich zapytać, nie wiem, o wyniki Ligi Hiszpańskiej. Oni wszystko wiedzieli. Teraz jest coraz trudniej. Im młodsi, jest coraz trudniej. Kwestia oczywiście telefonów, kwestia gier, internetu. Oni praktycznie, no ciężko, ja tak śmiechem, że o tym dzisiaj po treningu zapytałem ich, kto oglądał mecz reprezentacji. Jeden z moich stoperów, nie będę mówił nazwiska, nie umiał wymienić dwóch stoperów reprezentacji Polski, a mówił, że oglądał mecz. Ostatni mecz. A powinien oglądać stoperów, bo to jest jego pozycja. Po to go zapytałem o to. Więc mówię, no ciężko później wymagać od nich, żeby oni wyciągnęli jakieś wnioski, nawet ze swojej gry, prawda? No dobrze, ale to też nasza rola, żeby ich trochę rola kierunkować. Rola psychologa, tak. I to też trzeba wziąć na swoje barki. Na pewno to będziemy robić. Powiedzieliśmy o zespole Pawła, natomiast mamy jeszcze drużynę drugą, Mosir Lubartów, trener Łukasz Iwanek. Marek chciałby bardzo o nim na pewno ja nie wiem, czy rozmawiałeś może o nim, bo z nim o meczu z Garbowie, bo 1-0 wygrał. Tak. To może byś opowiedział, ja z Łukaszem nie miałem okazji rozmawiać. Powiedział, że wygrał kolejny mecz, który był słabszy. Strzelił bramkę minutę przed końcem. Powiem tak, ja bardzo cenię trenerów i trenera Łukasza cenię za to, że mówi takie rzeczy, bo jeżeli naprawdę był słabszy, a wygrał, no to warto to powiedzieć, bo mógł powiedzieć, słuchaj, no wygrałem, nie, wygrałem 1-0, nie widziałem meczu, to mógł mi powiedzieć wszystko. Zwycięstwo, dobra, okej. Okay. Powiedział, że był słabszy i to był już jeden z kilku meczów, kiedy on nie zasłużył na zwycięstwo, a wygrał, no chwała mu za to, no i chłopakom przede wszystkim, bo oni są na boisku, to ta banda jego wojowników, jak on to nazywa, tak, ma takich zawodników kilku, no, zdecydowanie. Z charakterem. Tak, oj, z charakterem. I fajną robotę robił w tej lidze, powiem szczerze, że ja tak oczywiście cały czas jestem z Łukaszem w kontakcie i wiem, jakie ma wyniki, ale nie sądziłem w życiu, że on jest na drugim miejscu w tabeli. Ostatnio sobie sprawdziłem. Motor Lubin prowadzi. Dwa punkty tylko, tak. Straty. Mhm. I on przegrał tylko z Motorem i niestety przegrał ten pierwszy mecz w Głusku. W Głusku. Mhm. Który jest gdzieś tam na samym dole. Tak. Z tego, co pamiętam. Tak. Chyba tak, czy to z GLKS-em? No nieważne. Tak. No bo tam są dwa Głuski. A, tam są dwa, no to nie wiem.
ale tak jak mówię, no fajnie, że nie, no z Akademią, z tym niższym, dlatego że z GLKS-em gra w najbliższą sobotę, więc musiał grać z tym zespołem, który jest futbol. Ja mówię, że cenię Łukasza, że tak powiedział, bo ja, zresztą wy dobrze znacie tego trenera oczywiście, nie powiem nazwiska, mam kolegę trenera, mamy wszyscy, który zawsze po meczach, nawet jak przegrał 5-0, to mówił, że Marek, słuchaj, no przegrałem 5-0, ale byłem lepszy. Tylko oni strzelili 5, oni mieli 5 sytuacji, strzelili 5, a miałem 6 sytuacji, nie strzeliłem żadnej. No to tak tylko ironizuję, ale tak jak mówię, Łukasz mówi tak jak jest, jak każdy go zna, to nie owija w bawełnę i mówi prostym językiem, mówi przede wszystkim szczerze, a nie owija, że nie mówi, że nie wiem, czarne jest białe albo odwrotnie. Szkoda, że Łukasz nie chce za wszelką cenę siąść tutaj, gdzie ty siedzisz. Szkoda. Ale postaramy się z nim chociaż może gdzieś go złapać w drodze na boisku. Na mieście, tak. Mosir gra u siebie po tobie o 11.30, tak. Właśnie z tym Głuskiem drugim, tym lepszym, który jest na 5. miejscu. Orlik wyjeżdża do Wrotkowi. A jak już mamy ten wątek Łukasza, ja tylko jeszcze tak troszeczkę prywatny. Mówiliśmy o B-klasie. Wiemy, że jesteś asystentem trenera. Właściwie to można powiedzieć, że tak trochę w połowie trenerem w drużynie seniorów Błękitnych Dys. I miałeś okazję chyba z Łukaszem grać w niedzielę. Tak, miałem okazję. I też był słabszy i wygrał. Nie, akurat tutaj sprawiedliwym wynikiem byłby remis. Powiedzmy tylko, bo nie wiem, czy telewidzowie wiedzą, Łukasz Iwanek prowadzi zespół Michowa. Tak, GLKS Michów. Wygrali 3-2 z Błękitnymi Dys. No, prowadzili, 3 razy prowadzili, 2 razy udało nam się ich dogonić, natomiast no już przy 3-2 pechowa bramka samobójcza mojego zawodnika, także szkoda, że tak to się skończyło. Boisko, powiem szczerze, nie wiem, tam z tyłu taka jest od razu stadnina, konie tam biegały, to nie wiem, czy tam lepiej nie było niż na boisko. Oczywiście ironizuję, ale bardzo normalnie nogi po lewej stronie boiska, to jak się chodziło, to tak, no, Michowie, wiadomo, nogi się zapadały. To jest taki teren bagienny, że tak powiem. Wszedł tak. Sędzia asystent, żeby sprawdzić boisko, w białych butach zaczął iść, to za chwilę miał czarny po prostu. No boisko straszne, bo tam, no, ale to nikogo, no to nie jest wina Michowa, to jest po prostu wina tego podłoża, że tak tam jest. No Łukasz, jak to Łukasz prostymi środkami bardzo mądrze ustawił drużynę. Miałem właśnie zapytać, czy troszeczkę na fantazji trener? To znaczy, to Łukasz jest zawsze na fantazji, po prostu ustawił dobrze zespół. On tak jak mówię, nie traktuje tego wcale, tej pracy w A-klasie jakoś super śmiertelnie poważnie. Zawsze ma dystans do siebie i też jakiś wyrazisty jest z tego powodu. No i powiedzmy sobie szczerze, no wyniki ma super, bo i też mówi, że często wygrywa z Michowem, kiedy nie jest drużyną lepszą. Najlepsze jest to, że chyba w tamten weekend wygrał 2 mecze i z Michowem, i z Młodzikami i powiedział, że w obydwu był słabszy, ale przywiózł 6 punktów. I się ze mnie śmieje, że ja jestem lepszy, a przegrywam. Dobrze, życzymy Łukaszowi jak najlepiej mimo wszystko. Ciekawe, czy nas obejrzy. Na pewno obejrzy, pozdrawiamy Łukasza. Zrobimy taką reklamę, że obejrzy. Proszę, na mnie powie cześć. Dobrze, słuchajcie, bo czas nagli, a została nam jeszcze jedna drużyna. W Lubelskiej Lidze Młodzików Młodszych mamy jeszcze przedstawicieli Orlika 2007, tylko że w grupie trzeciej. Rozgrywali swój mecz z MKS Ryki, zwycięstwo, ten Przemysław Aftyka, 4-0. No Ryki w czołówce, więc chyba taka troszeczkę niespodzianka. Może Krzysiek, ty jesteś bardziej tutaj chyba na czasie, nie wiem, czy Marek obserwował te rozgrywki, więc ciężko mu jest coś powiedzieć. Chyba niespodzianka. Tak, tylko że tak jak mówiliśmy już wcześniej, trener Przemek ma fajny ten rocznik 2007 i chyba ta cała liga jest, to jest ten młodszy, ta grupa jest ta z tych właśnie 7 roczników i fajnie ci nasi chłopcy. Gdzieś chyba na początku troszeczkę może, jak się zaczęła liga, gdzieś tam pogubili trochę tych punktów. No jest ten top 54 Biała Podlaska, który jest poza zasięgiem, a reszta, to mówię, tu drugie, trzecie miejsce to są takie realne, prawda? Fajnie, że ci nasi najmniejsi zawodnicy, mówię nasi z Lubartowa, punktują, gdzieś tam zdobywają punkty, wygrali z Rykami. Wiem, że jest ich dużo, duży rocznik, a więc jest z czego wybrać i no zobaczymy, za rok będą grali w swoim roczniku, w swojej lidze i wtedy zobaczymy, jak to będzie dalej tam. To jest rocznik 2007, Marek, ty w Mosirze też masz ten zespół, zresztą mówię, że chłopaki z tego rocznika grają
u ciebie 2005, niedawno przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Ja nie będę się tutaj odnosił do tego, żebyś porównywał i tak dalej, tylko chciałbym cię zapytać, bo znowu Krzyśka zdanie znam. Czy uważasz, że granie młodszym rocznikiem, takim 2007, jeżeli ma się oczywiście taką ilość zawodników, już w rozgrywkach rok wcześniej, to jest taki fajny pomysł, czy raczej chybiony? Jeżeli jest dużo chłopaków, jeżeli prezentują w miarę poziom sportowy, żeby nie pchać się na siłę, przegrywać wszystkie mecze, nawet tylko, żeby sobie grać w środku tabeli, to uważam, że to jest dobre rozwiązanie. No bo tak to chyba wygląda tutaj, prawda? To żeśmy rozmawiali tym też. Tym bardziej, że... jeżeli, tak jak mówisz, że drugie, trzecie miejsce jest w zasięgu. Tak, no to... Ale nawet gdyby go nie było, nawet to szóste, które jest teraz aktualnie, to jest miejsce, tak jak powiedziałeś, w środku. Tak, tak, no bo doświadczenia zbierają. No, zawsze co tydzień jest mecz ligowy, trener se może rotować. Żadnego nie ma pewnie nacisku na wynik, znając Przemka, to jestem o tym przekonany. I chłopcy wiedzą, że grają ze starszymi. Jak wygrają mecz ze starszymi, to tym bardziej ta satysfakcja w nich rośnie, więc jak najbardziej jestem za tym. Tak by mieli turnieje, tak jadą co tydzień, tak. Jest liga, to już jest inaczej. Dokładnie. I grali w turniejach ze swoim rocznikiem, prawda? No różnie jakby tam zgłosił, tak, ale raczej tak. Raczej nie, tak. Nie mogliby grać ze starszymi, bo starsi już grają w lidze. Grają właśnie tak jak grają w rozgrywkach ligowych. Zespół Odlika wyjeżdża do Laskowi Baranów, to trener Przemek zna, bo pracuje w Baranowie w szkole, więc na pewno przeciwnika ma rozpracowanego. Taka ciekawostka, na sztucznym boisku, tam jest taki typ boiska jak u nas przy byłym gimnazjum numer 2, teraz liceum, o godzinie 18 w sobotę jest spotkanie. Przy światłach, o kurde. Liga Mistrzów. No, chłopaki na pewno będą zadowoleni. Tak jest. Jak najbardziej. Tak wyglądały mecze w ligach lubelskich. Zapraszamy Państwa teraz na krótkie podsumowanie tych spotkań. Tak wyglądały spotkania w ligach lubelskich. To wszystkie już mecze omówiliśmy z tych rozgrywek. Jeszcze przed nami jeden taki tydzień, gdzie wszystkie rozgrywki będą, odbędą się w przyszłym tygodniu. Później już teraz mniej tych meczów. Jednakże nie kończymy, broń Boże, już w tym momencie sezonu. Jeszcze mamy kilka tych spotkań. Na najdłużej pewnie czwarta liga, chociaż tam twoje rozgrywki chyba długo trwają, juniorów starszych chyba też jakoś tak... 4 listopada kończymy. Właśnie, dosyć długo. No taka tradycja, panie Marku, u nas. Jakie plany na weekend? Prywatne czy... Pytanie jest do dowolnej interpretacji. Rozumiem. Sobota, piątek, przygotowanie się do meczu sobotniego, analiza tego, co robiliśmy na treningach przez cały tydzień. Tak, w domu oczywiście. Ustalenie 18 meczowej, bo tak jak mówię, mam 22 zawodników, więc to też jest pozytywny problem. Sobota 10, Tajfun Ostrów w Lubartowie. O 14 do Bełżyc na mecz Błękit Nidys, Tęcza Bełżyce. A-klasa to też. A-klasa, tak, grupa druga. 17 jestem wolny, także Daniel, możecie z Krzyśkiem dzwonić, żebyśmy porozmawiali na temat tych meczów, które rozegrałem. I niedziela wolna. To czuję, że w sobotę będzie o czym rozmawiać. Oczywiście. O czym czy przy czym?
A to już też dowolność interpretacji. No, na interpretację. No ja mam sportową sobotę, bo pierwszy z dzieciakami z 2009 w Lublinie, trzeci turniej Lsypynowski, o 14 parkowa, w niedzielę rano szybka wycieczka do Leokadiowa, do Rososzy, seria B, a później popołudnie wolne, odpoczynek. Niestety Marek, ja też w niedzielę rano jestem zajęty, więc chyba w sobotę za długo nie możemy porozmawiać. Ale może znajdziemy chwilę. Ale może chwilę znajdziemy. Na pewno w przyszłości zapraszamy Cię na nasze kanapy. Może nie co tydzień, bo pewnie nie masz czasu. Sam mówiłeś, że masz bardzo dużo obowiązków. Trochę ich jest. Ale od czasu do czasu możesz tutaj do nas wpaść. Ale sezon się kończy, także tych obowiązków będzie coraz mniej, więc będziemy mogli tu sobie jak najbardziej troszeczkę porozmawiać. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Bardzo miło nam się rozmawiało. Całkiem inna atmosfera niż kiedy my tylko we dwóch musimy o tym wszystkim rozmawiać. Cenne uwagi od trenera Marka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszemu gościowi. Dziękuję. Ekspert stały. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu i zapraszam na kolejny program już za tydzień.